Cześć. Dziś pokażę, jak dokonać demontażu laptopa Acer Aspire 5738ZG. To wideo jest pierwszym, w którym nagrywam swój głos, więc mam nadzieję, że moja wymowa i dykcja będą na akceptowalnym poziomie. Najpierw wyłączamy komputer. Po wyłączeniu trzeba wyjąć akumulator. Jest on zabezpieczony dwoma suwakami. Najpierw pociągamy za ten mniejszy z ikoną kłódki, potem za ten większy. Jak widać, nie zawsze wychodzi za pierwszym razem. Teraz odkręcamy dwie śrubki zaznaczone na zdjęciu. Pozwolą one na otworzenie klapki, pod którą znajduje się pamięć RAM. Jest tam też mały radiator, który można wyczyścić. Teraz odkręcamy 5 śrubek od klapki, pod którą znajduje się dysk twardy oraz karta Wi-Fi. W klapce są też wsuwane zawiasy i znajdują się po prawej stronie, tak jak to widać na zdjęciu. Aby wyjąć dysk twardy, musimy wykręcić jedną śrubkę. Następnie pociągamy za czarny jęzor lub zahaczamy paznokciami i wysuwamy. Teraz będziemy odłączać kartę Wi-Fi. Najpierw musimy odpiąć antenę poprzez podważenie złącza z czarnym i białym przewodem. Następnie musimy zwolnić zatrzask. Gdy zatrzask się zwolni, wystarczy tylko wyciągnąć kartę. Teraz trzeba odkręcić śrubki pokazane na zdjęciu. Po odkręceniu jednej z nich można wyciągnąć napęd DVD. Teraz obracamy laptop i podważamy klapkę, pod którą znajdują się głośniki. Należy tu być jednak ostrożnym i cierpliwym, by niczego nie połamać. Prawy głośnik należy odłączyć poprzez wyjęcie taśmy z zacisku. Zdjęcia i ujęcie z kamery pokazują zasadę działania zatrzasku. Klawiaturę najlepiej zacząć podważać od góry, a gdy to zrobimy, także trzeba odłączyć taśmę, która łączy ją z płytą główną. Zasada działania zatrzasku jest taka sama jak poprzednio. Teraz należy wyhaczyć ze specjalnych wypustek przewody antenowe karty Wi-Fi. Część przebiega pod spodem, a potem musimy obrócić laptop i wypinać je dalej. Złącze monitora należy wyciągać bardzo powoli, gdyż na przykład u mnie było lekko podniszczone, prawdopodobnie z powodu tego, że znajduje się nad wylotem ciepłego powietrza z wnętrza laptopa.